dziękuję za to bardzo miłe przyjęcie w mieście dla mnie szczególnym. Już prawie pół wieku temu wraz z mojej świętej pamięci bratem mieszkałem tu przez pół roku. Miasto jest ono w jakiejś mierze częścią także mojego życiorysu, mojego życia, ale jest także miastem, które ciągle stanowi wyzwanie, ciągle stanowi niezałatwiony problem Polski. I chcę Państwu powiedzieć, że o tym pamiętam. Ja się wcale nie dziwię, że prezes Kaczyński, kandydat na prezydenta, jest w Łodzi, dlatego że jeździ się tam, gdzie się ma słabszy wynik, żeby zachęcić wyborców do tego, by jednak zdecydowali się zagłosować na tego kandydata. Chociaż uważam, że w przypadku drugiego kandydata, czyli pana Komorowskiego, następuje tutaj pewne lekceważenie, ponieważ chociaż on tutaj oczywiście zwyciężył w tym znaczeniu, że miał więcej głosów w pierwszej turze, ale tak naprawdę tutaj w Łodzi trochę podszył się, bo nie był na własnym wiecu wyborczym, tylko był na uroczystości, można powiedzieć, bardziej o charakterze miejskim, państwowym, ogólnym. Widać z tego, że sztabowcy pana Komorowskiego są pewni, że w Łodzi nie musi już więcej starać się o głosy wyborcze. Myślę, że akurat taka jest specyfika, pewien profil, chyba słusznie nadany przez organizatorów odnośnie tego wymiaru rodzinnego, ponieważ to jest także pewna specyfika programu wyborczego pana Kaczyńskiego, który na problematykę rodziny bardzo dużą uwagę zwraca, więc wcale się temu nie dziwię. No, każda forma kampanii jest odwzorowaniem programu. Tutaj jeszcze podniósł tę kwestię dotyczącą różnicy pewnego podejścia w rozumieniu demokracji. Podniósł kwestię monopolu w sferze demokratycznej. Można by było powiedzieć, że to nie jest nowością. Nowością jest to, że jak się połączy różnicę programową z monopolem w demokracji, no to mogą pojawić się pewne niebezpieczeństwa. To znaczy, że w gruncie rzeczy będzie sytuacja, w której tak naprawdę nie będzie konkurencji politycznej, która na ogół ma swoje zalety, bo jest, można powiedzieć, kontrola opozycji. Jeżeli takiego mechanizmu się pozbędziemy, przy dość dużych różnicach programowych, czasami możemy być ofiarami monopolu programowego. Serdecznie dziękuję panu. Spotkaliśmy się w sprawie w gruncie rzeczy najważniejszej. I tu w Łodzi, i w całej Polsce, i w całej naszej cywilizacji. To jest sprawa rodzin. Sprawa polskich rodzin. Nasze życie, życie dziesiątek milionów Polaków toczy się w rodzinach. Dzięki rodzinom to życie powstaje, dzieci są wychowywane. Dzięki rodzinom możemy przetrwać trudne momenty naszego życia. Dzięki rodzinom istniejemy jako naród. A jeśli mówimy o rodzinie, to musimy powiedzieć przede wszystkim o tych, które są tej rodziny podstawą. O polskich kobietach, o matkach i żonach. Pojechaliśmy z kolegami na wypad i tak się złożyło, na wypad rowerowy, i tak się złożyło, że akurat pan Jarosław Kaczyński przyjechał do Łodzi. Jak oceniasz jego kandydaturę? Fatalnie. Dlaczego? Po prostu nie przepadam za nim, uważam, powiem wprost, uważam, że jest fałszywy naprawdę i nie powinien być prezydentem. A jak się podoba idea tego spotkania, połączenie wiecy wyborczego z piknikiem rodzinnym? To jest za bardzo jakby takie wygórowane, jakby za bardzo wyobrzymają tego pana, jakby był kimś, a tak naprawdę jeszcze nic nie zrobił dla Polski. Okej, okay, mógłbyś się przedstawić jeszcze? Dawid. Nie ma takiego wyboru, takiego rozdzielnego wyboru
albo rodzina, albo macierzyństwo, albo praca. Czyli praca i rodzina, albo macierzyństwo. Musimy sobie jasno powiedzieć, że można, i miliony Polek to pokazują, połączyć pracę z wykonywaniem swojej funkcji w rodzinie. Jeszcze raz to powtarzam. Nie jest tak, że wybór pracy, wybór kariery zawodowej jest przeciwstawny wyborowi rodziny i macierzyństwa. Chcę to bardzo mocno podkreślić. A pan prezes Kaczyński dużo mówił o pomocy dla matek z dziećmi. Czy wierzy pani w jego zapewnienia? Oczywiście, że tak, i na to liczymy. Bo Dzidzia rośnie i trzeba będzie będziemy potrzebować i przedszkola, i żłobka. Dla pani to jest realny problem. Jakie są największe potrzeby dla młodych matek, dla matek z wieloma dziećmi? Największe potrzeby? No to właśnie te żłobka i przedszkola. Jeżeli będzie jakiś realny pomysł, to myślę, że będzie realnie zrealizowany, tak? Renata Perlikowska. Ja pana Jarosława Kaczyńskiego zawsze oceniałam bardzo dobrze i mogę powiedzieć tylko jedno, że był najlepszym premierem, jakiego Polska miała po 89 roku. Ja się nie bałam wracać do domu wtedy. W tej chwili już się boję. A niech mi pani powie, tutaj dużo była mowy o rodzinie. Czy to jest w tej chwili naprawdę największy problem? Tak, jest największy problem. Akurat dlatego wiem, że jest największy problem, bo ja przeszłam na wcześniejszą emeryturę, żeby córka mogła pracować, żeby dzieckiem można było się zajmować. Proszę pana, jeżeli ktoś słucha TVN-u, gdzie się nic nie mówi o dokonaniach pana prezesa, jeżeli wyrzuca się jednym pociągnięciem pióra wszystko to, co było, jeżeli chodzi o pani Gęsicka, fantastyczny plan dała, to było w monitorze, a pani Bieńkowska powiedziała, że to były dwie kartki, a więc dlaczego się mijają z prawdą, mówię delikatnie, a więc... To jest najlepszy prezydent, jaki Polska może mieć. Zresztą pan Lech Kaczyński też był wspaniałym prezydentem. I co z niego media zrobiły i politycy z Platformy? Człowiek ze świńskim ryjem obrażał go cały czas. To niech się nie wypowiada ten człowiek. Nie chcę go słuchać. Do widzenia. Do widzenia. Jak panu się nie podoba... Nie chcę słuchać. Brawo dla pana, brawo. Brawo. Brawo! Niech sobie pożegi spokój. No. Głupi na syra dziadzisko stare jakieś takie. Nie chcę go słuchać, to niech do kibla.